Miesiąc temu na rozpoczęcie roku szkolnego wypowiedziałaś się na Instagramie, że najpierw szkoła, potem modeling. Gdybyś miała na przykład teraz od października zaczynać studia, to jaki kierunek byś wybrała? Idę na studia właśnie, idę na zarządzanie marką luksusową. Jest to nowy kierunek na Warszawskim Uniwersytecie, ale idę tylko na 2 semestry, tak zaocznie po prostu, żeby się więcej doszkolić w mojej branży. No gdzieś mnie te studia troszeczkę ominęły i tęsknię za szkołą, szkoła była super. Twój partner życiowy Alek dzieli jurorski fotel w The Voice of Poland. Dumnie go wspierasz, co jest piękne. A czy ty sama chciałabyś zostać jurorem w jakimś konkretnym programie? Na pewno chciałabym zostać jurorem, może prowadzącą, a w jakim konkretnie nie wiem. Jestem otwarta na propozycje, ale tak, jest to bardzo fajna rola. Alkowi idzie super, jest w ogóle dla mnie, wiadomo, jest moim partnerem, ale jest super jurorem i naprawdę jest świetnym w swoim fachu. Ostatnio było głośno o mobbingu, który dotknął Anię Wędzikowską. Czy ty kiedyś w swojej karierze również dotknął cię mobbing? W pracy nie, ale słyszałam o takich sytuacjach modelingu. Jak zanim zaczynałam modeling, słyszałam, że są sytuacje, gdzie fotografowie są lepcy i ja na szczęście miałam ładną karierę, bezpieczną, ale ja też byłam bardzo surowa i miałam ostry charakter, więc w momencie, kiedy czułam, że ktoś zaczyna coś, to po prostu było koniec. Ale wiem, że są takie przypadki i trzeba na to zwracać uwagę.